jak minął weekend. Miałam przyjemność Wam życzyć miłego weekendu w piątek, a teraz po raz pierwszy w tym tygodniu witamy się w Apetycie na Kasę. Zapraszam do naszego programu, zapraszam też do naszej naprawdę fantastycznej, promocyjnej akcji, w której do wygrania aż 1 000 000 zł. Losowanie tego miliona w finale, ale w każdym tygodniu macie szansę na ekstra, bardzo duże nagrody. W tym tygodniu 5 razy jest szansa na 20 000 zł. I szczęście uśmiecha się do tych, co grają. Mało tego, niektórzy nawet wygrywają więcej niż raz. Pozdrawiam serdecznie panią Felicję ze Starogardu, która po raz drugi już wygrała 10 000 zł. Ach, tato ma szczęście. Wystarczy wysłać SMS o treści milion pod numer 7327. A teraz konkurs, nasz dzisiejszy i nasz dzisiejszy program. Zagadkę już widzicie za mną. Imię z 3 literami, a ten konkurs na początku jest prosty, potem staje się coraz trudniejszy. A czy warto się do nas zgłosić? Myślę, że tak, bo uwaga, ta maszyna będzie dzisiaj odpowiedzialna za to, jakie nagrody do Was powędrują. Bankomat start! Kto się zgłosi z dobrą odpowiedzią do konkursu, wygra pieniądze, które zdążył wypłacić bankomat, które zgromadzą się tutaj w tym pojemniczku. Zapraszam widzów pełnoletnich, macie 2 numery do dyspozycji, oba są widoczne na ekranie i jest też podana opłata za połączenie. To jest opłata za każde połączenie, takie, które trafi, jak i takie, które nie trafi na antenę, ale spokojnie, bo to jest opłata tylko za połączenie, nie za czas jego trwania. A jak uda Ci się już dostać na antenę i podać dobrą odpowiedź, to wysyłamy pieniążki, które będą nagrodą w ciągu 5 dni roboczych, czyli naprawdę szybko. Regulamin tego naszego programu został zatwierdzony przez pana dyrektora Izby Celnej i program jest realizowany w oparciu o licencję przez niego wydaną. Szczegóły znajdziecie na stronie www.tvn.pl albo na 860 telestronie. Kto ma pierwsze imię pasujące do naszego dzisiejszego konkursu? Nie trzeba się bać, trzeba korzystać z tego, że te imiona wpadają Ci do głowy. Łap za telefon i dzwoń, bo czas wakacji to czas, kiedy mniej widzów siedzi przed telewizorami, więc ci, którzy są, to właśnie dla Was dedykowany jest specjalnie ten program i te pieniądze, które wpadają do pojemniczka, bo ci, którzy są, powinni mieć absolutnie słuszne poczucie, że teraz łatwiej trafić na naszą antenę, bo po prostu jest mniejsza konkurencja. Dlatego kto ma propozycję, niech próbuje. Szukamy imienia w wersji pełnej. Jeszcze tego nie powiedziałam, ale zwykle tak jest i to potwierdzam, że tak też jest dzisiaj. Podajecie imiona w wersji pełnej, bez zdrobnień. No kto byłby zainteresowany ewentualnie tą nagrodą, bo tutaj już tych banknotów bardzo dużo powpadało. Ile tu jest pieniążków? Mamy telefon, bankomat stop. Halo? Halo? Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie. Jakie jest imię z 3 literami A? Halo, halo. Tatiana. Tatiana, to jest dobra odpowiedź. Brawo! Bankomat start, a ja już liczę nagrodę. Mamy tak, 50 i 100. I mamy 150 i 200. I to nie koniec. 220, 40, 50, 60, 80, 90, 300, 310, 320, 330, 350, 360, 370, 380, zaokrąglam do 400 i tak będę zawsze robiła. Zapisuję imię Tatiana, pierwsza dobra odpowiedź, a bankomat pracuje. Tatiana, 400 zł, no ładny początek, ładna nagroda. Kto następny, drodzy Państwo? Właśnie tak to trzeba robić. Znaleźć imię odpowiednie do konkursu, zgłosić się z nim na antenę i wygrać pieniądze. Jakie? Ano te. Bankomat pracuje, wypłaca banknoty różne i, no proszę, takie różne jak na przykład ten, który teraz się zbliża. Mamy 100 zł, a zawisło w powietrzu. Halo, bankomat stop. Halo? Tak. Wpadło, super. Proszę podać odpowiedź. Barbara, bardzo dobrze, bankomat start. Wpadła ta stówka, ma Pani o 100 zł więcej. 100, 150 i 200, 220, 40, 60, 80, 300, 320, zaokrąglam do 350 za Barbarę. Bankomat pracuje, Barbara. 350. Tak będę zawsze robiła, żeby te rachunki były łatwiejsze i okrągłe. Zaokrąglam zawsze w górę do pełnych 50. Kto następny? No drodzy Państwo, dopiero mam 2 odpowiedzi na tablicy. Ja wiem, że
Może trzeba się zastanowić, ale chyba jeszcze znajdziecie te słowa, znajdziecie te imiona. Kto ma imię z trzema literami A i ochotę na to, żeby zdobyć nagrodę, to to jest bardzo dobry moment, żeby podjąć decyzję. Gram, wchodzę w to, dzwonię, jest telefon, bankomat stop, halo? 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 Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Magdalena. Magdalena. Dobrze! Bankomat start, liczymy. Kolejna dobra odpowiedź się pojawiła. Mamy 100 zł, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 200 zł równe za imię Magdalena. To jest trzecia już dzisiaj zdobyta nagroda. Magdalena. 200 zł. 200, 200. 400, 350, 200. Jaka teraz będzie nagroda i jakie imię? Imię z trzema literkami A w pełnej wersji. W wersji takiej bez zdrobnień. Nie tak jak mówimy do swoich najbliższych pieszczotliwie, tylko tak jak są oni zapisani w dowodzie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jakie imię ma jeszcze trzy literki A? Jeśli chcesz wygrać te pieniądze, oczywiście się zastanawiaj nad tym. Bo jak nie, no to myślę, że nie ma co sobie zaprzątać głowy. Ale może zanim pomyślisz o tym imieniu, to zadaj sobie pytanie, czy nie byłoby przyjemnie wygrać takie pieniążki na początek nowego tygodnia? Jest telefon, bankomat stop, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka może być odpowiedź? Samantha. Jeszcze raz? Samantha. Samantha, bardzo dobrze, świetnie, bankomat start. Liczymy, mamy 50 i mamy już 100 i 150. I 100, 70, 80, 90, 200, 220, 230, 240, 250, 270, 300. 300 zł jest warta Samantha. Po zaokrągleniu gramy dalej. Samantha, to imię rzadko się pojawia. A jakie teraz się pojawi? Mamy Samantę, Magdalenę, Barbarę, Tatianę. Jakie jeszcze imię ma trzy literki A w składzie wszystkich liter i nie jest to imię zdrobniałe? Kto wie? Czekam na jego zgłoszenie. Uwaga, 100-złotowy banknot wpadł. Zwróciliście na to uwagę? Ja tak pokrzykuję wtedy, bo chciałabym, żebyście sobie zdali sprawę, o jakie pieniądze gracie. Bo tutaj są różne banknoty, ale kiedy wpada banknot o tak wysokim nominale, to ta nagroda szybciutko nam zaczyna rosnąć. O proszę, tutaj 50 też są. Kto ma ochotę na tę nagrodę, zapraszam serdecznie, ale uwaga, stawiamy jeden warunek. Musisz mieć ukończone 18 lat, jest telefon, bankomat, stop. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Agata. Agata, to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję pani, bo pani wygrała. Bankomat start. A teraz liczymy, ile jest ta stówka. 100, 150, 200, 210, 230, 240, 250, 270, 80, 290, 320. Zaokrąglamy. 350 zł za imię Agata. Agata, 350 zł. A co tam w naszym koszyczku i w naszym bankomacie? O, cała seria 50-złotowych banknotów. Pięknie, pięknie. No to już i jeszcze ten jeden już będzie ponad, jest już ponad 200 zł. Kto ma ochotę wygrać kolejną nagrodę w naszym konkursie, zapraszam serdecznie. Przypominam, że... O, już jest telefon, stop bankomat, halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jakie ma pani imię do konkursu? Zofia. Ale imię do konkursu. Odpowiedź. Aha, Marianna. Marianna, dobrze. Pani Zofio, gratuluję. Bankomat start. I liczymy. Mamy tak, 100, 200, 250, 260, czyli 300 zł. Nie za Zofię, tylko za Mariannę, dla pani Zofii. Marianna. Są trzy literki, a 350, tak? Dobrze. 300. Okej, okay, mamy, patrzcie, w każdym imieniu, które jest zapisane, są te trzy litery A, bo to jest ta rzecz, która nas dzisiaj interesuje. Na tym się trzeba skupić i oczywiście na tym, co wpada do pojemnika. A ja tu mam, widzę, naprawdę w tej chwili już same 50. Czyli nagroda już przekroczyła 200-300 zł. Kto ma ochotę na taką nagrodę? To wbrew pozorom wcale nie jest łatwy konkurs. Tym bardziej, że na tablicy mamy już 2, 4, 6
sześć słów, sześć odpowiedzi, sześć imion z trzema literami A. Znaleźć następny może nie jest już takie proste, może niektórym sprawić kłopot. Słuchajcie, tutaj już jest około 500 zł. Do tej pory najwyższa nagroda to było 400 zł, czyli mamy już pierwszy dzisiaj rekord, bo to była pierwsza nagroda taka wysoka. Teraz ją pobiliśmy. Już jest na pewno ponad 500 zł. Kto chętny? Zapraszam. Traf na otwartą linię i to się udaje, to jest możliwe. Ci, którzy próbują, wiedzą o tym. No i jasne, że czasami trzeba spróbować może więcej razy, a czasami w ogóle jest zły dzień na to, żeby wygrywać, ale kto powiedział, że dzisiaj nie jest dobry dzień, żebyś ty wygrał? Może do tej pory ci się nie udawało. Zobacz, ci państwo, których gościłam już na antenie, którzy mi podyktowali te odpowiedzi, które są zapisane na tablicy, oni też byli w takiej samej sytuacji. Siedzieli przed telewizorem, zastanawiając się, czy to warto, czy nie warto spróbować. I co się okazuje? Popatrzcie, ile już pieniędzy do nich powędrowało dzisiaj. A teraz uwaga, dzisiaj, teraz do wygrania już około 1000 zł. Czyli to jest zdecydowanie największa jak do tej pory nagroda. Już od jakiegoś czasu jest największa, tylko coraz bardziej się powiększa ta różnica. Ponad 1000 zł dla osoby, która właśnie teraz podejmie decyzję o tym, że jednak spróbuje, a może mnie się uda. Macie dwa telefony do dyspozycji, zapraszam serdecznie, bo to jest jedyna droga, jedyny sposób na to, żeby tu dzisiaj w tym naszym programie wygrać pieniądze. Warto to zrobić. Warto się postarać zastanowić, znaleźć imię, może niektórym już żadna odpowiedź nie wpada do głowy. Może tobie właśnie teraz wpadła, jeśli tak jest, to zobacz, tutaj mamy pieniądze, które na ciebie czekają. Jest ich naprawdę, naprawdę sporo, dużo ponad 1000 zł. Uwaga, przypominam te odpowiedzi, które już padły, żebyśmy się nie powtórzyli, bo może ktoś dopiero teraz włączył telewizor, może przez jakiś czas nie było go przy odbiorniku i nie pamięta. Więc mamy tak, Tatianę, Barbarę, Magdalenę, Samantę, Agatę, Mariannę. Marianna, Agata, Samanta, Magdalena, Barbara, Tatiana. I jakie jeszcze imię możemy dodać do tego spisu? Mamy już 1500 zł. Tyle oferuję. Taka nagroda została wypłacona przez nasz bankomat, ale sami widzicie, że on nie zaprzestaje swojej pracy. Och, wiem, jaka teraz walka w sercu się odbywa po drugiej stronie telewizora. Zgłosić się teraz, czy poczekać? Może jeszcze 100, 200, 300 zł będzie więcej. Tak, tak, to prawda, ale być może ktoś w międzyczasie trafić na antenę i wtedy zaczniemy nagrodę zbierać od zera, od początku. A teraz już jest dużo ponad 1500 zł. Strasznie dużo tych banknotów, one wpadają jeden po drugim. Kto je wygra? Do kogo powędruje ta fantastyczna dzisiaj nagroda? Och, jaki to będzie cudny zastrzyk finansowy, jak ktoś się fajnie poczuje, jak odetchnie z ulgą, że jest zapas finansowy. Mogę myśleć śmielej o tym, co mnie czeka w najbliższych tygodniach. Wyślemy pieniążki w ciągu 5 dni roboczych, pamiętaj o tym. Już możesz planować, co z nimi zrobić, jeśli je wygrasz. A czy starasz się, żeby je wygrać? Czekam i zapraszam. To jest bardzo dobry moment, żeby zagościć na naszej antenie, jeśli masz tylko ukończone 18 lat. No i oczywiście odpowiedź. I radzę tę odpowiedź mieć przygotowaną wcześniej, a nie szukać jej wtedy, kiedy już jest na antenie, bo czasami wtedy można jej nie znaleźć. Uwaga! Kto mi poda kolejne imię? Mamy już, no zbliżamy się myślę do 2000 zł. Tyle jest na oko, mniej więcej. Kto mi poda kolejną odpowiedź? Czekam. No, zobaczcie, banknot 100-złotowy pojawia nam się cudownie. Mamy już ponad 2000 zł, drodzy państwo. Ponad 2000 tych banknotów jest naprawdę dużo. Ja to zresztą wszystko będę dokładnie liczyła, ale już teraz tak możemy powiedzieć, szacując, patrząc na to, co tu zostało wypłacone. Nowe imię z trzema literami A, bez zdrobnień, podane w wersji pełnej, przez osobę pełnoletnią, która trafi na antenę, która podejmie wyzwanie,
która postanowi sama coś zrobić z tym, żeby poprawić swoją sytuację. Nie będzie czekała, aż coś, nie wiem, coś się wydarzy, coś komuś, ktoś znajdzie na ulicy pieniądze. Czy to jest możliwe znaleźć na ulicy około 2000 zł? No teoretycznie możliwe, ale myślę, że nie należy się na to nastawiać. A tu teraz jest szansa wygrania tych pieniędzy. Kto trafi na antenę? Dzwoń, bo jeśli dzwonisz, to masz szansę. Bankomat cały czas wypłaca nagrodę. Ta nagroda chwila po chwili rośnie. Jeszcze czekam na twoją odpowiedź. Jeszcze jedno imię. Tatiana, Barbara, Magdalena, Samantha, Agata, Marianna. To są te imiona, które już padły. Znajdź nowe, nie możesz się powtórzyć. Nie możesz, to byłaby straszna chwila i straszna sytuacja, gdybyś podał na antenie imię, które jest już zapisane, albo imię, które nie pasuje do konkursu, a pasuje tylko imię z trzema literami, a dokładnie, ni mniej, ni więcej, i w wersji pełnej, bez zdrobnień. Kto ma taką odpowiedź? Zerknę do koszyka. Co by na to? No pięknie. No zapowiada się, że ktoś naprawdę będzie miał powód do wielkiej radości. Są wszystkie banknoty. Pięknie. Ponad 2000 zł. Zbliżamy się już do 2500. Kolejna bariera, kolejny stopień. Czy taka nagroda cię satysfakcjonuje? Zobaczcie, znowu 50 nam się zaczynają pojawiać, jedna po drugiej. Mamy ponad 2500 zł. Kto jest ciekaw, jak to jest mieć taką gotówkę? Taką ekstra, zupełnie dodatek do tych pieniędzy, które masz co miesiąc. Ale tutaj możesz zarobić fantastyczną, dodatkową nagrodę. O, mamy 100 zł, właśnie świeży banknot nam się tutaj pojawił, czyli mamy już około 2600 zł. Jest, jest, proszę bardzo. Czekam na odpowiedź. No, pamiętajcie o tym, że wszystko ma swój początek, ale także i koniec, więc proszę nie przegapić tej okazji. Jeśli bierzesz pod uwagę to, że będziesz się zgłaszał do tego naszego dzisiejszego programu, to to jest bardzo dobry moment. Kto wygra tyle, ile jeszcze dzisiaj w tym programie nikt nie wygrał? Mamy coraz mniej czasu, więc nie odkładaj tego na później. Dodaj jeszcze jedno imię do tych, które już są zapisane. Uwaga, uwaga, ważne ogłoszenie! Bankomat wypłacił około 3000 zł. Taka nagroda teraz czeka na... Ha, no właśnie. Na kogo? Jeszcze raz to powtórzę, żeby wszyscy dokładnie usłyszeli. 3000 zł. Dzisiaj, w poniedziałek, 8 sierpnia, dowiadujesz się, że wygrywasz te pieniądze. Wysyłamy je w ciągu 5 dni roboczych. Do kogo te pieniądze powędrują? Coraz mniej czasu na to, żeby podjąć, no, wydaje mi się, jedyną słuszną w tej sytuacji decyzję. Gram. Drodzy Państwo, koniec programu. Zegarek nie kłamie, proszę, tu jeszcze potwierdzenie tego wszystkiego. Gdzie? O, ta, tu. Tu. Koniec programu, przypieczętowany. Nie ma odwołania. Mamy konkretną godzinę, kiedy musimy pożegnać się i opuścić antenę, więc to jest moment na twoje działanie. 3500 zł. 3500. Do kogo tak wielka, fantastyczna nagroda powędruje? Kto będzie miał ochotę na to, że... O, 100-złotowy banknot znowu się pojawia. Czyli proszę, już mamy 3600. Tak na oko. I kolejny jest, następny, widzę, ale wiecie co, naprawdę. Bankomat stop, zrobimy tak, bo ja z niepokojem patrzę na zegarek, więc żebyśmy już nie przyciągali swojej uwagi, żeby ten bankomat nie przyciągał naszej uwagi, umawiamy się tak, że
To jest nagroda gwarantowana, którą zaokrąglam do 4000 zł. Już teraz nie czekaj, że może być więcej, bo nie będzie więcej. Jest 4000, koniec i kropka, ale te pieniądze są teraz do wygrania. To jest koniec programu. Jedyny warunek to taki, że musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, która ma odpowiedź pasującą do naszego konkursu, imię z trzema literami A, to zapraszam Cię błyskawicznie na antenę do studia. Bardzo szybko musisz to zrobić. 4000, hej! Człowieku, słyszysz? 4000 i jedno imię. Wystarczy podać jedno imię z trzema literami A. Patrzymy na zegarek, trochę zaniepokojeni, ale ja wiem, że ktoś dostanie te szanse. Wiem, że ktoś będzie mógł wygrać te pieniądze. Kto? No na pewno nie ktoś, kto nie próbuje. Masz dwa numery, masz telefon i odpowiedź, to być może te pieniądze wyślemy do ciebie. Wybierz jeden z naszych dwóch numerów. To jest ten moment, kiedy powinieneś to zrobić, bo za chwilkę będzie za późno. Gwiazdka 73221, 704-307-111, gwarantowana nagroda 4000 zł. Już nie będzie więcej, ale to jest bardzo dużo. 4000 zł za jeszcze jedno imię z trzema literami A. Nowe. To są te, które już padły. Musisz podać nowe. Czekam. No uwaga, słuchajcie, ja nie mogę jednak tak czekać bezczynnie. Odliczę od 10 i to jest moment na to, kiedy ty musisz zadziałać i trafić na antenę, żeby wygrać te pieniądze. Uwaga, zaczynam. 10, 9, 8, jedyne odliczanie. 7, 6, odliczać, czy usłyszę teraz odpowiedź? Usłyszę sygnał? Odliczam, 5, 4000, czeka na ciebie, 4000 zł, uwaga, było 5, 4000, no to 4. 3. 2. Teraz powinien się rozlec sygnał. Kto poda nową odpowiedź i wygra 4000 zł? Słuchajcie, naprawdę kończymy. Odliczam dalej. Już właściwie kończę odliczać. Było 2? No to 1. No. Podaj odpowiedź. Teraz podaj odpowiedź. Jeśli ją masz. Jeśli wiesz, że to jest dobre hasło. Uwaga, uwaga. Koniec odliczania. 0. Nie mamy już czasu. Czekam tylko na twój sygnał. Sygnał jest. Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Aleksandra. Aleksandra, to jest dobra odpowiedź. 4000 zł. Tak się właśnie wygrywa. Gratuluję, pozdrawiam serdecznie. Uwaga, uwaga, 20 tysięcy w tym tygodniu do zdobycia i to aż 5 razy. Albo milion w wielkim finale. Jeśli zgłaszałeś się do naszego programu, to dostaniesz informację, jak wejść do gry o milion. Zaraz po programie, jeśli nie możesz, możesz wysłać SMS o treści milion pod numer 7327. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro